Cześć tu! Oluś! I tato, siemanko, dzisiaj T-Racer Sianko. Synu, czy ty wiesz, która to jest seria? Piąta. Nie! Zgaduj dalej. Też nie! Siódma, tak jest, zobaczcie, była pierwsza seria, gdzie był ultra rzadki ten, była druga seria, gdzie był Kraken, była trzecia seria, była czwarta seria, była piąta seria i była szósta seria, tylko gdzieś tam się podziało autko, ale mamy ultra rzadkiego T-Racer sera. W tej serii, która jest już dostępna, już teraz, gdzie Olusiu? Na Best Toys! Best Toys, linki macie w opisach. Dzisiaj odcinek wprowadzający, bo dzisiaj otworzymy niewiele. W następnym odcinku otworzymy ten super zestawik, który zobaczcie montuje w jakiś sposób auto i nie wiem czy ono zjeżdża, to wszystko się dowiemy. Tak, ono chyba zjeżdża, już zmontowane, zobaczcie i potem można je wystrzelić. W kolejnym odcineczku, link w opisie oczywiście na dole, możecie sobie zobaczyć. W kolejnym odcinku otworzymy dwa wystrzeliwujące auta, które są też autami jeżdżącymi. Wprowadza się tutaj, wszystko się dowiecie na odcinku, mniej więcej to wygląda tak. Linki oczywiście też są w opisie Best Toys. Dzisiaj porównamy, jaka jest różnica. Powiedz Olusiu, niestety jak dla ciebie, według ciebie uważasz, że niestety największą różnicą jest to, że starych super, nie super, tylko T-Racersach byli rajderzy, byli kierowcy, a w tych nie ma kierowców, bo dlaczego? Bo teraz bardziej jest to skierowane troszkę do starszych, którzy zbierają rysoraki, bo są podobne rysoraki. Zostaje tak samo motyw zamian i wymian kół i wymiany przodu i tyłu, czyli można stworzyć sobie takiego jak się chce. Ale zanim otworzymy, Olusiu, teraz, Ponczusiu mój. Ja zauważyłam nową... Pokaż tego jeszcze raz, tego. No. Pokaż. Nie dzieli się na trzy, tylko na dwa. Na dwa, ale tak, to jest, nie dzieli się na trzy, tylko na dwie. Tylko koła się wymienia, no. Przód z tyłem można pozamieniać. Ale zanim zaczniemy, bo zawsze zapominamy, zostawcie, prosimy, łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczek. Przede wszystkim łapeczki, bo dzięki tym łapeczkom będzie częściej wyświetlany nasz film i to nam pomoże. Prawda, Olusiu? Teraz jeszcze, ale jest jeden wielki, olbrzymi plus. Co jest ciekawe, są trzy wersje, nie mamy tej trzeciej. Jest wersja do kupienia pojedynczego T-Racersa, taki jak tu. Wersja do kupienia potrójnego, czyli taki trzypak. I jest wersja, tu wam się zaraz wyświetli, pudełkowa, box window się to chyba nazywa, czyli też widać jaki jest w środku T-Racer. I w każdej tej serii, jest 23, znaczy w tym wydaniu, 24 różne autka. W wersji pudełkowej box window też są 24, czyli mamy już ile? 48. I w tej właśnie nie wiem, czy też 24, czy może 12. Jeżeli 24, czyli 68 plus 4, 72 sztuki do zebrania różnych. Jeżeli dobrze liczymy, jeżeli jest 12, to będzie mniej, to będzie 60, a jeżeli nie, to będzie 72 różne Resurrecki. Zaraz je porównamy. Oluś, czyn honory, otwieraj nasz pierwszy z siódmej serii T-Racer. Uwaga, Oluś czyni powoli honory. Jak widzicie, widzowie, po treningu jestem. A właśnie, Oluś wrócił z treningu, bo miałem dzisiaj nagrać odcinek sam. Bo chciałem też sprawdzić, czy jak będę nagrywał sam bez Olka, to na przykład, czy YouTube też wyłączy komentarze. Bo być może wyłącza dlatego, że Olek ma 9 lat, a dopiero po 13 roku życia nie jest traktowany jako mniejsze, że tak powiem, dziecko i wtedy YouTube już nie będzie blokował komentarzy. Ale to zobaczymy. Olusiu, wyciągaj, pokaż. Fajnie, on tu jest zabezpieczony. A nie, tylko trzeba wkleić. A nie, nie, jest zabezpieczony. Zaraz wam daj na chwilkę, zaraz pokażę wszystkim. Jest tu sklejone i tu macie takie zabezpieczenie. Pewnie trzeba odkręcić? Daj. A nie, trzeba nacisnąć, nacisnąć. Chyba trzeba nacisnąć. Poczekaj, jak zwykle mamy... No dobra, masz ty, ja zobaczę. Nie, nie mam. Nacisnąć, o co ci chodzi, może nacisnąć? No nacisnąć, bo to trzeba, myślałem, że to się przekręca, żeby odbyć... Jak to miało się przekręcić, jak to jest... Że tu nacisnąć? O,
Tak, naciskamy to i wtedy to powinno wyjść. Jak zwykle mały problem jest, bo tu są zabezpieczenia. I zobaczcie, pierwszy pojazdik prezentuje się tak. Ciekawe, czy one mają swoje nazwy. Muszę coś zobaczyć, bo nie ma. Rozmontuj. Inne jest łączenie. Inne jest łączenie, zaraz spróbujemy. Weź w ogóle, weź jeden ten i na przykład Krakena, bo trochę podobne kolory porównaj. I wielkość tylko do kamerki, tutaj, nie sobie. Poczekaj, nie sobie, tylko najpierw porównaj. Tu jeden i drugi. Na pewno tamte były większe. Większe były, zobaczcie. Te naprawdę bardziej przypominają rysoraki. Nawet lekko skaczą. Tak jak w rysorakach sprawdzał się rysory, a te nie skakały. Są takie naprawdę bardziej jak auta wyścigowe, nie bajkowe. Prawda, Olusiu? I teraz zobacz, czy będzie można dopasować. Inne, ale patrz, inne. Inny, pokaż tutaj, widzą. Inne, no właśnie. Inny, a zobaczymy, czy wejdzie. Czy da radę, uwaga, węgle. Nie, bo wiadomo, że jest mniejszy. Ale chociaż tak można sobie postawić i wtedy będzie jakby, no jednak nie. Czyli mamy pierwszy. Zobacz, jak się zdejmuje koła, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, są dwa... A, widzisz? Wtedy tak nie było. Koła miałeś od razu wszystkie takie same, a w tej serii masz, znaczy tu masz dwa do przodu inne i dwa do tyłu inne. Tak, Olusiu? No, faktycznie. Faktycznie. Dobra, Olusiu, jedziemy z kolejnym trzecim. A ty, Oluś, możesz sobie przypomnieć, gdzie pokupiłeś części do ultra rzadkiego szóstej serii. Olek otwiera. Ciach, ale to otwieraj do widzów, a nie tam chowasz. Ty tam zawsze musisz... Jak było, jak widzieliście, to ma zabezpieczenia. Tu nie wiem, czy nie jest potrzebna osoba starsza. Najprawdopodobniej trzeba to ścisnąć, żeby nam to wyszło. Albo może trzeba rozłożyć? Nie, trzeba ścisnąć. No ścisnąć trzeba. Albo po prostu... Co, nie możesz? Poczekaj, daj. Usiądź, kochanie. Poczekaj. Dał też. Trochę tutaj takie zabezpieczenie dziwne. A może to... Faktycznie dla starszych. Faktycznie dla starszych. Poczekaj. Weź rozpieczętuj te pozostałe. Ale ten jest fajny. Zobaczcie, jak ten się fajnie prezentuje. Rozpieczętuj resztę. Ja wezmę sobie... Małą pomoc, że tak powiem. Resztę. Rozpieczętowałeś? A, to. Dobra. Z tym coś tutaj... Jak wiecie jak, na pewno będzie post na społeczności, to napiszcie w społeczności, bo nie kumam tego za bardzo, ale po małym wysiłku się otwiera. Ten też naprawdę się prezentuje ładnie i naprawdę są jak takie prawdziwe, wyścigowe, ja nowoczesne... Czepiłem. No, czepiłeś? Jak to zrobiłeś, Olusiu? To odczep jeszcze jednego, ja pokażę w tym czasie. Tu mamy już trzeci, ten jak naprawdę Formuła 1 prawie, że wygląda. I te wyglądają jak całościowe. A, widzisz, zobacz. W tym potrójnym są jakby całe zestawy, znaczy całe auta, które są jakby skompletowane. A w tych pojedynczych są pomieszane. No. Bo w tym pojedynczym mamy inny przód i inny tył. A tutaj tworzą całość. Zobaczcie, tak się prezentują Formuły 1, czyli wyścigowy rysory. Nawet podskoczył. Moi mili państwo. O, a co, nie udało ci się wyjąć? Ale wtedy mi się udało. Nie wiem, nie wiem, o co chodzi z tym wyciąganiem. Zepsuje się to? Nie, dobra. Dobra, rozmontowałem. O, dobra, wskoczyło. Mamy trzecie z trójpaka i on też jest całościowy, ma takie same opony. Zobaczcie, on jest, bo one też, o, coś przedstawiają, to ja uszkodziłem wyciągając, musimy teraz to wpiąć. Zobaczcie, on ten jest jako spychacz, trochę. Ten ma przód jak Formuła 1, a ten coś przypomina? Nie, to nie jak takie wyścigowe auto, co ścigają się w wyścigach takich 24 godziny. Ale zobacz, wyglądają trochę poważniej, wyglądają na takie rysoraki, bo te trochę takie bajkowe, fajne do zabawy, trochę pod kątem jak superfilsy i tak. Tak na serio podoba najbardziej ten. Ten, bo on zmienia kolor, pamiętacie, nie, w wodzie. Nie, po prostu kolor. A, jego kolor. Fajny kolorek. Te też moim zdaniem są bardzo fajne i są ewidentnie dla starszych. I teraz, poczekaj, Olusiu. Ewidentnie dla starszych? Dla starszych. Starszych. Pamiętajcie,
linki do T-Racersów, siódma seria. Best Toys. Nie U, tylko Wy. Wy. Może U też, no nie wiem. W Best Toys wpadajcie, linki są w opisach. Nie zapominajcie zostawić łapki, a zaraz zrobimy mały wyścig, czy one są szybsze. Ja puszczę na 3-4, zobaczymy, który pierwszy dojedzie. Mów, Oluś, 3-4. Wow! Ewidentnie lepiej śmiga Formuła 1, czyli te nowsze bardziej są do takich ściganych zabawek i myślę, że porównamy też, jak będziemy je wystrzeliwać. Wystrzeliwać czy wystrzeliwywać? Nieważne, jak będziemy nimi naciskali, będą wyjeżdżały. Zobaczymy, porównamy, czy wygra któryś z poprzednimi seriami, bo też mamy parę zestawów. Czyli w następnym odcinku albo następny odcinek z tymi dwoma, chociaż chyba zrobimy z tymi dwoma i zrobimy jakiś turniej między nami, tak? To już będziemy mieli wtedy 5 pojazdów, bo tu są dwa kolejne. 3 mamy, 4 mamy dzisiaj. Zobaczy pierwszy z trójki, drugi z trójki, trzeci z trójki i czwarty z pojedynczej paki i jeszcze jest box window. Box window? No tak. Box window. I ja jestem bardzo ciekaw tego, jak to będzie montowało i będzie zjeżdżało. Więc ty czekaj. Widziałeś w ogóle? Bo tutaj się wkładało to. No też można, tu wszystko pokażemy, bo tutaj na rysunku jest, wszystko przetestujemy, pobawimy się tym, ale to już w następnym odcinku, pewnie trzecim, a może drugim, zobaczymy, zdecydujemy. To trzymajcie się ramy i Olusiu na 3-4 puszczamy te autka w stronę kamerki. Ty dwa, ja dwa. Uwaga, tylko wceluj. 3-4.